Dzień dobry. Wygląda na to, że jesteśmy na żywo. Bardzo gorąco witam więc Państwa na spotkaniu z Magdaleną Kordel, którą czytelnicy pokochali chyba po raz pierwszy za sprawą serii Malowniczy. Ale są przecież i cykl Uroczysko, Wilczy Dwór, Miasteczko i zupełnie nowa seria Tajemnice, w skład, w której wchodzą powieści, tu sięgam, żeby i Państwo mogli zobaczyć, Zanim wyznasz mi miłość oraz najnowsza Ty albo żadna. Dziś porozmawiamy przede wszystkim o tych dwóch ostatnich powieściach, ale spróbujemy też wrócić na chwilę do wcześniejszych książek Magdaleny Kordel i do tych powieści, które są jeszcze przed nami. Widzę, że powoli Państwo się zbierają. Bardzo prosimy, by dali nam Państwo znać, że dołączyli Państwo do naszej rozmowy, że nas dobrze widać, że nas dobrze słychać. Będzie nam też bardzo miło, jeżeli napiszą Państwo, gdzie nas Państwo oglądają. Ja pozdrawiam Państwa gorąco z Zabrza, a Pani Magdalena Kordel z... Otwocka. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Jeśli są Państwo z nami, czekamy na Państwa sygnały. Bardzo często nasze spotkania live odbywają się międzynarodowo, ogólnopolsko. Korzystajmy z tego i dzielmy się też ze znajomymi tą transmisją. Warto naszą transmisję polubić, warto podzielić się nią z przyjaciółmi, na przykład poprzez kliknięcie przycisku udostępnij. A może okaże się, że wśród Państwa facebookowych przyjaciół są również inni miłośnicy twórczości Magdaleny Kordel, a potem będą się Państwo mogli dzielić z nimi wrażeniami po lekturze, polecać te najlepsze, najukochańsze książki. Witamy fanów wszystkich trzech profili. Magdaleny Kordel, wydawnictwa Znak i serwisu granice.pl. Zachęcamy na koniec, by w komentarzach zadawali nam Państwo pytania. Ja postaram się je autorce przekazywać, postaramy się wspólnie na nie odpowiedzieć. A teraz już tak, zaczynamy. Ja na te pytania bardzo mocno czekam, więc bardzo, bardzo proszę, żeby tutaj pytać o wszystko, o co przyjdzie Państwu do głowy. Może zadadzą Państwo pytania, na które nawet autorka nie będzie znała odpowiedzi, bo Państwo lepiej znają książki, na przykład te najstarsze. A ja mam wrażenie, że Pani by się nie dogadała z Edwardem Stachurą. No, tak by się mogło wydarzyć rzeczywiście, chociaż ja bardzo pana Edwarda Stachurę lubię jego twórczość, natomiast jeżeli chodzi o nasz stosunek do miejscowości, do małych miasteczek, to rzeczywiście mógłby być problem, bo wydaje mi się, że ja jednak dużo bardziej je lubię niż Edward. Dla mnie małe miasteczka mają w sobie to wszystko, co się kocha najbardziej, czyli ten brak anonimowości, to, że się zna ludzi, koło których się mieszka, to, że mają też taką troszkę inną, niespieszną atmosferę, która cechuje właśnie te mniejsze, mniej zabiegane miejsca, bo o ile ja bardzo lubię duże miasta, bo to też nie jest tak, że ja mam jakąś awersję do dużych miast, o tyle w tych mniejszych miejscowościach tempo życia jest chyba, wydaje mi się, że jednak takie wolniejsze. Być może dlatego, że ja, chociaż nie, no właściwie Otwock też nie jest wielki, bo chciałam powiedzieć, że może dlatego, że nie mieszkam na stałe, tak mi się wydaje, że gdybym, ale Otwock też nie jest wielkim miastem i mi się tu w sumie żyje bardzo dobrze i jak jadę do Warszawy, czy do Wrocławia, czy nawet do Krakowa, który stał się ostatnio jednym z moich ulubionych miast, bo wydaje mi się, że ma też taką specyficzną, zupełnie inną atmosferę, to tam jednak się szybciej żyje troszeczkę. A literacko? Dlaczego literacko te małe miasteczka wydają się Pani najbardziej interesujące? Bo może ja jestem niedoedukowany, ale nie znam Pani książki, której akcja byłaby skoncentrowana tylko na wielkim mieście. Właściwie to chyba w Aniele do wynajęcia jest Warszawa i nie ma chyba tam mało. Chociaż nie jadą na koniec do Malowniczego, ale to już jest zupełnie inna historia, bo po prostu moi bohaterowie musieli się w końcu gdzieś w jakiś sposób ostrzec o Malownicze. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, dlaczego małe miasteczka? Bo ja się w tych małych miasteczkach chyba najlepiej czuję. I w związku z tym, że ja się najlepiej czuję, to mam wrażenie, że moi czytelnicy też się tam czuć będą w miarę dobrze, bo przynajmniej mam taką nadzieję, że umiem oddać ten całą atmosferę tego ciepła, tej takiej właśnie czasami nawet wścibskości, bo małe miasteczka zawsze mają kogoś, kto jest takim monitoringiem i kto wszystko wie. Natomiast to wszystko
tak kolokwialnie mówiąc, bardzo mnie kręci. Właśnie ta atmosfera, ta niespieszność, to, że się wszyscy znają, to, że nawet jeżeli się nie znają, to na pewno zwrócą uwagę na różne rzeczy, na które w dużych miastach z reguły przymykamy oko, bo ich nie dostrzegamy. I w najnowszej pani powieści również przenosimy się do niewielkiej miejscowości. Czy nazwa jest, czy mi się wydaje, że nie ma? Nie, to jest po prostu dolnośląskie miasteczko. Ja z tym miałam ogromny kłopot, bo zastanawiałam się, czy nie umiejscowić sobie rzeczywiście w którymś z konkretnych. Zresztą to jest mój stały kłopot, który mam przy pisaniu, bo zawsze zastanawiałam się, czy jednakowoż nie oprzeć się na miejscu, które rzeczywiście istnieje. Ja piszę o Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk bardzo kocham i bardzo dobrze znam, bo jeździmy tam od wielu, wielu lat. W związku z tym, tak na dobrą sprawę, nie widziałabym problemu takiego strukturalnego, żeby ta akcja działała się rzeczywiście w konkretnym miejscu, które istnieje, które można odnaleźć na mapie. Ale z drugiej strony gdzieś mi zgrzyta to, że jak wkładam sobie fikcyjny wątek, jak wkładam sobie fikcyjną opowieść i fikcyjnych bohaterów, tak jak tutaj w tej serii Tajemnicy jest babka Adela, która postawiła dwór, który jest odwzorowaniem dworu, w którym ona kiedyś dawno temu mieszkała. Babka Adela jest kobietą przedwojenną i wychowywała się w tym dawnym, dawnym dworze. I tak sobie myślę, kurczę, no dobra, no to będzie miasteczko, będzie rynek, będą kamieniczki, ale tego dworu już nie będzie prawdopodobnie, bo trudno mi znaleźć takie miejsce, które będzie konkretnie tym, o którym ja piszę. Gdzieś zawsze mam takie wątpliwości, że jak czytelnik pojedzie i będzie chciał to odnaleźć i nie odnajdzie, to nagle poczuje się ogromnie rozczarowany. No i znowu padło na to, że miasteczko jest na Dolnym Śląsku, gdzieś w okolicach Jeleniej Góry, gdzieś w okolicach, skąd można w miarę szybko dojechać, wiadomo, do Wrocławia, no ale nie ma konkretnej nazwy. O miasteczku zaraz jeszcze będziemy rozmawiać, ale na razie mamy pierwszą czytelniczkę, która odważyła się tutaj nas pozdrowić. Pani Paulina, bardzo serdecznie witamy. Dzień dobry, Paulina. Miło Cię zobaczyć, więc witamy serdecznie. Zachęcamy, by Państwo dali nam znać, że są Państwo z nami. Widzę też, że mamy czytelników z Janowa Lubelskiego, z Pruszkowa, z Rawy Mazowieckiej, z Łomży i z Łochowa, więc bardzo, bardzo wielu czytelników do nas dołącza. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tak, bardzo cieszymy się, że są Państwo z nami. Zachęcamy już teraz do zadawania pytań, do których przejdziemy za chwilę, a na razie jesteśmy na Dolnym Śląsku, w niewielkim miasteczku bez nazwy. Niewielkim to znaczy, ilu tam mamy mieszkańców? To jest niewielkie miasteczko. Nie zastanawiałam się w sumie nad tym, ile ono ma mieszkańców, ale ono nie może być zbyt duże, bo ludzie się bardzo dobrze znają. I ten, chociażby jeżeli wybierzemy się z bohaterami na rynek, no to tam widać tą zażyłość, to, że ludzie się kojarzą, to, że chociaż już nie tak dobrze znają ludzi z sąsiednich wsi i miasteczek. W związku z tym raczej to życie towarzyskie skupione jest w tym konkretnym miejscu, bo w momencie, kiedy Ewelina chce odnaleźć kogoś konkretnego, to musi się jednak troszeczkę natrudzić, żeby znaleźć adres tej konkretnej kobiety. Ja przepraszam, że mówię ogródkami, ale nie chciałabym opowiadać, spoilerować książki, bo jasne, te książki są w ten sposób napisane, że właściwie każdy szczegół może być mylący. Ja sobie zadałam trochę trudu, żeby czytelnik do końca tak naprawdę nie wiedział, co jest prawdą, co jest tylko czymś, co mu się wydaje, i mam nadzieję, że w wielu momentach uda mi się właśnie moich czytelników zaskoczyć. Ale możemy powiedzieć, że właśnie w miasteczku jest rynek, na rynku, o ile dobrze pamiętam, położony jest antykwariat, tak, w kamienicy. Tak, i tak, tak, tak. Pracuje Ewelina, wokół której ogniskuje się pani opowieść. Ewelina ma 30 kilka lat i co możemy o niej powiedzieć jeszcze? Na pewno jest ciepła, na pewno jest ciekawa życia, na pewno nie umie przejść obok innych z zupełną obojętnością. Jest prawa, chyba Ewelina jest prawa, bo ona ma ogromnie dużo wątpliwości w kontekście różnych zachowań, które jej się nie do końca podobają, i ma świadomość tego, że nie zawsze można podejmować łatwe wybory, nawet jeżeli dotyczą bliskich ludzi. Ona to bardzo jasno i bardzo ładnie widać, wydaje mi się, w relacji z jej przyjaciółką, która
no powiedzmy spotyka się z panem, który już ma rodzinę i z jednej strony jej przyjaciółki życzą jej jak najlepiej, natomiast Ewelina doskonale zdaje sobie sprawę, że w kontekście tego, że ktoś niszczy komuś życie drugiemu, to wcale nie jest dobre i tutaj rozbijamy się też o to. No więc i tak, jest sprawa, jest, kocha książki, kocha życie i kocha swoją babkę Adelę i jej towarzyszkę Muszkę. I to jest chyba coś, co można powiedzieć tak na 100% o tym, jaka jest Ewelina. Chociaż mam wrażenie, że Ewelina sama siebie do końca nie zna. No i ma właśnie tę niezwykłą rodzinę, wyjątkową, cudowną, wspierającą rodzinę, rodzinę w postaci babki Adeli, no ale rodzinę też w postaci Muszki, dawnej służącej w rodzinie. No tak, trzeba powiedzieć, że ona kiedyś była służącą. Wraz z upływem czasu jej status zmienił się na kogoś, kto jest po prostu jest członkiem rodziny, kogo się kocha. Zmieniły się czasy, zmieniła się babka Adela, która wyrosła. Zresztą wydaje mi się, że jeżeli chodzi o babkę Adelę, to ona z Muszką już dużo wcześniej była mocno związana i zupełnie na zupełnie innych płaszczyznach niż pani i panna, która miała usługiwać, bo łączyła ogromnie mocna więź i ogromne przywiązanie. I w drugim tomie, w momencie, kiedy jest fragment, który jest retrospekcją, w którym cofamy się do tych czasów, kiedy babka Adela była jeszcze małą dziewczynką, widać jasno, jak bardzo mocno Muszka i Adela są ze sobą już wtedy połączone i jak bardzo, bardzo są lojalne wobec siebie. A jeżeli chodzi o tą ciepłą rodzinę, to ja chciałam tylko powiedzieć, że tak, Ewelina ma bardzo ciepłą rodzinę, ma taką rodzinę kochającą, ale rodzinę, która okazuje się, że bardzo dużo skrywa i które nagle odkrywają się rzeczy, o których ona kompletnie nie miała pojęcia. I to jest taka powieść, która w tym cieple ma również bardzo dużo mroku. Tak mi się wydaje, przynajmniej tego, tak chciałam, żeby to wyglądało. Tak, ja zwróciłem uwagę na te relacje właśnie między Muszką i Adelą, które są po prostu, to są przepyszne postaci, tak? To są postaci absolutnie cudowne, ale one z jednej strony są takimi trochę najukochańszymi babciami dla niektórych członków rodziny, potrafią nimi być, ale w głębi duszy są również bardzo twardymi kobietami. Tak, one potrafią być jędzami bardzo często, jeżeli chodzi o sytuację. Ja się śmieję, że jędzom dobrze jest umieć być od czasu do czasu. I właśnie Muszka i Adela to potrafią. Zresztą wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że to są kobiety, które bardzo dużo przeżyły, bo przeżyły wojnę, przeżyły wiele traumatycznych sytuacji, to samo to musiało je utwardzić. Jeżeli w takich sytuacjach chcemy pozostać dobrymi ludźmi, to nie mamy wyboru. Chyba musimy być też mieć tą stronę, która mówi nam, co jest dobre i co powinniśmy robić. Pozwala nam cenić rodzinę, pozwala nam kochać, ale z drugiej strony musimy być bardzo, te osoby musiały być bardzo twarde, bardzo zasadnicze i bardzo mocno dążące do tego, żeby po prostu przetrwać. Tak, no Adela wychowywała się w czasach niełatwych. Dość rzec, że co pojawia się w powieści Ty albo Żadna, ale nie jest żadnym wielkim spoilerem, no to były takie czasy, kiedy w rodzinach niezamożnych, jak nie było kogoś stać na utrzymanie bliskich, to po prostu wystawiano najmłodsze czy najsłabsze dziecko w betach na mróz i no i właśnie, i czekano. Tak, to jest historia prawdziwa, którą z kolei ja usłyszałam od naszego przyjaciela, który to opowiadał i poruszyła mnie niezmiernie to wystawienia właśnie, to właśnie pozbywanie się najmłodszych dzieci, które nie rokowały. Nam się w tej chwili to w głowie nie mieści, w momencie, kiedy praktycznie człowiek robi wszystko, żeby uratować każde dziecko, które się rodzi, żeby zapewnić mu dobre życie, więc trudno jest tak na dobrą sprawę zrozumieć nawet mentalność tych ludzi, chociaż patrząc na to, jak oni patrzyli na życie i co im było do tego życia potrzebne, no to tak to właśnie wyglądało. To było straszne. To jest ten fragment, który był po prostu straszny, ale wydaje mi się, że warto o takich rzeczach mówić, że to życie, które nam się wydaje, bo my jak mówimy przed wojnie, mówimy dwór, mówimy widzimy te podwieczorki, bale, ale to nie tylko to, na to się składały tamte czasy. Te czasy miały wiele oblicz.
Tak, Adela zaznała tego jaśniejszego, tego lepszego życia w tych czasach, bo no, pochodziła właśnie ze dworu i dzieciństwo miała dobre, piękne. Ciekawe na pewno, dobre, piękne również, bo była chroniona. Natomiast ona miała też dziadka Konstantego i ten dziadek Konstanty bardzo mocno dbał o to, żeby ona, żeby to nie tylko ona, ale wszystkie jego wnuczki i prawnuczki były przygotowane na to, co może im przynieść życie. I ta historia ma takie drugie dno, którego jeszcze do końca nie poznajemy. Te dwa tomy jeszcze nie odkrywają tajemnicy, którą z kolei skrywał dziadek Konstanty. Tajemnica będzie, mam nadzieję, bardzo ciekawa i to, co mogę powiedzieć, żeby nie zdradzić nic, bo nie chcę tego zdradzać oczywiście, ale historia dziadka Konstantego jest historią, która będzie opierała się na prawdziwych wydarzeniach, więc o tyle jest ciekawa, że rzeczywiście coś takiego się wydarzyło. No, dziadek Konstanty uważał, chyba dziadek Konstanty, mam tak wynotowane, uważał na przykład, że dziewczynki wbrew pozorom, to jest cytat, muszą być dużo twardsze od chłopców. Tak, bo dziadek Konstanty zdawał sobie sprawę z tego, że dziewczynki przy braku pewnych możliwości w tamtych czasach, bo wiadomo było, że trzeba było zachować pewne pozory, które wymuszały konwenanse, jednak muszą sobie radzić i muszą sobie radzić w sytuacjach, w które zostają wrzucone, dlatego że no cóż tu dużo mówić, dziewczęta zazwyczaj zostawały wydawane za mąż, musiały sobie radzić z mężem, rodziną nową, bardzo często z nowymi miejscami zamieszkania, no one zostawały wrzucone na głęboką wodę i o ile cieplarniane kwiatki rozwijają się bardzo dobrze w odpowiedniej atmosferze i w takim miejscu, które daje im dużo słońca, no to jeżeli nagle tego słońca zabraknie, to mogą zwiędnąć, a dziadek Konstanty sobie absolutnie tego nie życzył, jeżeli chodzi o swoje wnuczki. W powieściach Ty albo Żadna oraz Zanim wyznasz mi miłość, obie należą do zupełnie nowej serii Tajemnice. Mamy dwa plany czasowe dla tych czytelników, którzy jeszcze nie sięgnęli. Mamy współczesność, no i mamy wydarzenia z przeszłości bohaterów i o tej przeszłości właśnie rozmawiamy. Rozmawiamy o dzieciństwie Adeli, babki Eweliny, głównej chyba bohaterki serii. Ja widzę, że Państwo pozdrawiają nas i z Dolnego Śląska, i z Otwocka, i z Kopenhagi, i z Jarocina. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Bardzo miło nam, że są Państwo z nami. Widzę też już pierwsze Państwa pytania. Ja się je postaram wpleść w ten moment, w którym one będą tematycznie dopasowane do rozmowy. Na razie jeszcze jesteśmy przez chwilę w dzieciństwie babki Adeli. Babki Adeli, która wychowywała się we dworze, ale ten dwór nie był taki typowy, bo na przykład rodzina jej była otwarta na służbę i na chłopów. To znaczy nawet pada takie zdanie w powieści Ty albo Żadna, że bycie służbą w tym dworze nie znaczyło tego samego, co bycie służbą w ogóle w tym okresie w Polsce. Tak, ponieważ dwór, w którym wychowywała się babka Adela, jej rodzice byli, no i dziadek byli bardzo, bardzo dbali o swoich, no nie wiem, o swoich ludzi, można by było tak powiedzieć, ponieważ doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że człowiek, który jest zaopiekowany, jest przywiązany, jest po prostu lojalny i bardziej uczciwy. I to też jest wynik nie mojej fantazji, ale mojego dogłębnego researchu, który zrobiłam. Oczywiście to nie jest tak, że każdy, zresztą o tym pisałam, że to nie każdy dwór w ten sposób funkcjonował, ale bywały miejsca, które bardzo mocno dbały o ludzi. Jednym z takich miejsc, proszę Państwa, był pałac w małej wsi, który się właśnie znajduje się w małej wsi w powiecie grójeckim i tam pan, który wychowywał się w tym pałacu, opisywał stosunki dworu na państwa dziedziców, którzy tam mieszkali, swoich rodziców, właśnie ze służbą. I to było niesamowicie inspirujące, jak bardzo mocno dbano o ludzi, po prostu o ludzi, o to, żeby było im dobrze i to mnie bardzo mocno zainspirowało i chciałam też napisać właśnie o tym, że nie wszędzie ci ludzie, którzy przychodzili do pracy, byli wykorzystywani. Po prostu mieli pracę, tak jak my wszyscy w tej chwili.
Dziadek Konstanty, do którego jeszcze na sekundę wrócę, bo muszę do tej anegdotki wrócić, pozwolił także Adeli zaznać chłopskiej niedoli. Tak, tak, tak. To była cała historia. On, ponieważ tutaj już poleciałam fantazją kordelową i stwierdziłam, że skoro mamy rzeczywiście ten opis tego, co dzieje się z chłopskimi w chłopskich chatach bardzo dość często, no to stwierdziłam, że dobrze by było, żeby dziadek Konstanty w jakiś sposób uczulił wnuczkę na to, jak to wszystko wygląda. No a jak najlepiej uczulić i jak najlepiej sprawić, żeby to żyło? No poprzez w jakiś sposób doświadczenia, więc dziadek Konstanty w mojej powieści jest takim kimś, kto po raz pierwszy, jeszcze nie znając tego, że to jest modne, dobre, nie znając podejścia psychologicznego, wprowadził żywe lekcje historii u siebie w domu. I on właśnie to zrobił z Adelą. Doprowadziło to do pewnych komplikacji i pewnych niepokojów, ale wszystko się dobrze skończyło i nie będę o tym opowiadała, bo tutaj może ktoś sięgnie i przeczyta, jeszcze nie czytał. To jest cudowna scena, gorąco Państwa zachęcam, będzie trochę śmiechu, a trochę nie tylko śmiechu. Jeszcze chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że Adela już w dzieciństwie rokowała jako osoba nowoczesna, bo chyba dziadek Konstanty powiedział o niej tak. Adele ciągnie do ludzi, tak strukturalnie od środka. Świat się zmienia, nie wiadomo czy z biegiem lat nie zbliżymy się tu w domyśle ze służbą i z mieszkańcami wsi jeszcze bardziej. A poza tym, jak doskonale wiecie, uważam, że dziewczynki należy do życia przygotować bardzo solennie i z całą pewnością nie zasłaniać się kłamstwem, gdy okazuje się, że musimy zmierzyć się z trudnym tematem. Tak, 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 tak powiedział no ktoś o Adeli. Mhm. To jest taka kwintesencja tego charakteru dziadka i tego, jakie było podejście w tamtym miejscu, w tamtym domu. I myślę, że to, że ona się wychowywała w takich, a nie innych warunkach, spowodowało to, że ona się odnalazła w tym dzisiejszym świecie, w tym świecie, który bardzo mocno się przecież po wojnie zmienił. Mhm. Ona również jako osoba już starsza, już wiekowa, ogarnia świat. Tak, ona jest taką panią, która musi wszystko mocno trzymać w swoich rękach, która musi wiedzieć, co się dzieje, która chyba żyje między innymi tak dobrze dlatego, że może troszczyć się o innych i to jest jej cel, który ona sobie gdzieś tam wyznaczyła i żyje sobie do pewnego momentu całkowicie spokojna z takim przeświadczeniem, że wszystkie demony, które gdzieś tam pochowała już właśnie pochowane są na stałe i to jej pomaga w tym, żeby ogarniać świat tak, jak ona by chciała. Ona kształtuje w pewien sposób rzeczywistość i ona wcale... I ona robi to z troski, ale wcale nie można powiedzieć, że jest do końca szczera. Mm-hmm. O tym dowiedzą się Państwo, o tych tajemnicach, pewien zalążek ich poznają Państwo za sprawą tych dwóch powieści. Myślę, że więcej będzie ich w kolejnym tomie lub w kolejnych tomach, ale ja jeszcze jednak zwrócę też na to uwagę, że rodzina na tym podstawowym poziomie, wszyscy członkowie rodziny Adeli, Eweliny w sytuacjach kluczowych mogą na siebie nawzajem liczyć. Wszystkich łączy jakieś takie ciepłe, mocne więzi, z jednym wyjątkiem, o którym może za chwilę. Tu na najbliższych można liczyć, tu wszyscy otaczają się, i to znowu przepiękne określenie z powieści, czułą troską. Tak, bo wydaje mi się, że wszyscy w życiu musimy mieć taką podstawę, taką solidną podstawę, która nawet gdy świat się chwieje i wali, nawet gdy wydaje nam się, że nie dajemy rady, to ta podstawa okazuje się na tyle mocna, na tyle stabilna, że pozwala nam się podnieść z tych klęczek, nawet jeżeli upadamy. I tą podstawą, taką z mojego punktu widzenia, jest rodzina, ale rodzina bardzo szeroko rozumiana, bo wiadomo, że różnie się w życiu układa i nie wszyscy mamy te więzy rodzinne tak, no nie wszystko się tak pięknie układa, jakbyśmy chcieli. I rodzina to nie jest tylko to więzy krwi. Rodzina to są przyjaciele, to są ludzie, którzy dobrze nam życzą, to są ludzie, którzy są zawsze koło nas i są gotowi nas wesprzeć i staną za nami murem. I ja w to wierzę, bo ja mam takich ludzi wokół siebie. I właśnie chciałabym, żeby moi czytelnicy też w to uwierzyli, bo to jest ogromna siła. I dlatego te moje postacie mają taką, a nie inną relację rodzinną. Bo w tym jest siła, w drugim człowieku jest siła.
Jak tworzyć taką rodzinę? Bo wie Pani, nie ma za dużo dzisiaj takich rodzin. Ja też mam wrażenie, że oni trochę wszyscy żyją zaskakująco niespiesznie, trochę inaczej niż my żyjemy. No właśnie, bo ja mam takie wrażenie, że od jakiegoś czasu, znaczy my w ogóle pędzimy i to od dawien dawna, biegniemy. Biegniemy od jednego celu do drugiego celu, od zdarzenia do zdarzenia i jakby tak przestajemy nawet przystawać w czasie tego biegu i rozglądać się wokół siebie. I mi się wydaje właśnie, że odpowiedziałam po części na to pytanie, co zrobić, żeby tę rodzinę stworzyć, zwrócić uwagę na drugiego człowieka, dlatego że bez tego nie stworzymy żadnych więzi, bez zwolnienia, bez tego, żeby usiąść, popatrzeć na kogoś, spojrzeć na to, co się z nim akurat dzieje, porozmawiać, a może wziąć za rękę, a może powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, a może wysłuchać, po prostu to nie musi być nic wielkiego. Czasami zwyczajne rzeczy tak potrafią przytłoczyć, że po prostu potrzebujemy kogoś, kto powie, ale słuchaj, to właściwie nic się takiego nie stało, a nawet jak się stało, to ogarniemy. Jak tworzyć taką rodzinę? Być uważnym, czułym i czasami postawić dobro kogoś ponad swoje dobro. To nie jest wcale proste. To ja tutaj mówię tak, jakby to było lekkie, ale to wcale nie jest proste. To jest sam ogromny, to kosztuje ogromny wysiłek. Natomiast ja się wychowałam na powieściach, zresztą mówię to wielokrotnie, Małgorzaty Musierowicz. Śmieję się, że w sytuacji, w której byłam, bo miałam dosyć skomplikowane relacje rodzinne, to adoptowali mnie Borejkowie. Ja w tym momencie, kiedy czytałam o rodzinie Borejków, wiedziałam już, czego chcę tak naprawdę dla siebie na przyszłość. Chciałam mieć otwarty dom, w którym będzie wielu, wielu przyjaciół. No i właśnie do tego dążę. I to jest taka recepta na to, żeby nie zostać samemu w życiu. Być otwartym, i chyba nie usiłować wszystkich układać pod siebie, bo każdy z nas jest inny i trzeba tą inność zaakceptować. I to też wcale nie jest proste. To jest chyba jedno z większych wyzwań, które nas czeka w każdej przyjaźni, w każdej relacji. W relacji mama dziecko, tata dziecko, przyjaciel, przyjaciółka. To wszystko właśnie na tym się opiera. No i nie można przejmować się tym, że czasami, znaczy trzeba też przewidywać, że czasami zdarzy się tak, że nam wpadnie nietoperz zupełnie niespodziewanie, albo że nad miejscem, gdzie mieszkamy, no, zbiorą się pewne burzowe chmury. Tak dzieje się w drugim tomie cyklu Tajemnice w powieści Ty albo żadna, a to za sprawą Haliny, ciotecznej babki Eweliny. Nie wiem, czy to nie mówię za dużo, ale no tak się dzieje, tak, że tu spokój zostaje zaburzony. Tak, zjawia się ktoś, kto zjawić się nie powinien, absolutnie jest to ktoś, kto no po prostu nie powinien się zjawić. Zjawia się i no i wywraca się wszystko do góry nogami. Jak to babka, chyba babka Adela mówi, że niebo spada na głowę. Jak to było, że się brodzi w chmurach? Matko, tak to ładnie napisałam, ale jednak ładniej mi się pisze niż mówi, słuchajcie. Posłuchajcie Państwo, ja mam dużo cytatów wypisanych z tych powieści, ale akurat tego nie mam. O tym, jakie plany ma właśnie ta ciotka Halina, jak potoczą się losy Jacka i Eweliny, co połączy Rutę i Maszteusza, o tym przeczytają Państwo w powieści. W powieści, w której bohaterom przyjdzie nawet walczyć z przestępczością zorganizowaną. Tak, ale o tym nie będę opowiadała. Rzeczywiście jest wątek, który sprawił mi trochę kłopotu, bo nie jestem w tym biegła. Research nie był łatwy, bo ja to lubię wszystkiego dotknąć, ale jakoś tak niekoniecznie chciałam popełniać przestępstwa, żeby zobaczyć, jak to jest. Udało mi się jest to jakoś... Jest wątek sensacyjny, to powiedzmy czytelnikom, którzy pragną mocniejszych wrażeń. Będzie tajna misja pod przykrywką i będzie się również działo. Będzie mnóstwo emocji. O treści przekonają się Państwo, kiedy sięgną Państwo po te książki. Ja widzę i też chciałem tutaj odnotować, że śle nam pozdrowienia mnóstwo czytelników ze Skrzatusza, z Chełmska Śląskiego, z Krakowa, z Siemianowic i z Limanowej. Pani Katarzyna Ziarkowska donosi, że pozdrawia i książki przeczytane ma prawie wszystkie. Tu się bardzo, bardzo, bardzo cieszymy. Pozdrawiam również.
A pani Marta pyta, skąd pomysł? Oczywiście cały czas zachęcam Państwa do tego, by dalej zadawać nam pytania. Ja je widzę tutaj z boku i zaraz będę je przekazywał. No to pytanie może pierwsze od czytelnika. Skąd pomysł na postać babci Adeli? Czy to jest postać czysto literacka, czy gdzieś jakiś pierwowzór żyje? To jest tak, że w każdej z tych postaci jest coś, co jest autentyczne. W związku z tym, że trudno budować postać całą tylko i wyłącznie na fikcyjności. Żeby postać mogła być prawdziwa, musi się opierać na tym, co się wydarzyło w rzeczywistości, albo przynajmniej w jakimś stopniu... Nie wiem, jak to ładnie określić, bo to są takie rzeczy trudne do określenia, bo w budowaniu postaci, w ogóle fabuły, to jest taka trochę magia. Gdzieś pewne rzeczy wyskakują, pewne rzeczy oczywiście są znajome i które sprawiają, że świat jest prawdziwy, ale babka Adela jest taką mieszanką, mieszanką tych opowieści, które zasłyszałam od starszych pań, ale też trochę fikcji tam jest, bo wiadomo, że żeby te wszystkie wątki były spójne, ładnie się układały, no to ta fikcja musi występować. Nawet sporo tej fikcji tam u mnie występuje w tej powieści. Tak, to jeszcze mamy tutaj komentarz od pani Moniki, która pisze, że uwielbia pani książki, w których można znaleźć i miłość, i przyjaźń. I tak jest też w najnowszej serii, w serii Tajemnice z powieściami Ty albo żadna i zanim wyznasz mi miłość. Okej, to ja sobie teraz spojrzę na szybciutko jeszcze na komentarze i mamy tutaj takie pytanie. Dobry wieczór pani Magdo, uwielbiam malownicze i miasteczka, ale czy planuje pani zabrać swoich czytelników w nieco dalszą cudowną podróż, jak to miało miejsce w powieści W blasku słońca? Pozdrawiam ciepło. Magda również wychowana na Jerzycjadzie. Otóż rzeczywiście W blasku słońca jest taką szczególną powieścią, bo po raz pierwszy odważyłam się wyjść poza granicę, tak strukturalnie poza granicę Polski. Powieść dzieje się w dużej części w Toskanii mojej ukochanej. Odważyłam się na to dlatego, że przez wiele lat już odwiedzamy Toskanię, poznałam na tyle i atmosferę wchłonęłam, i poznałam ludzi, i miejsca, że odważyłam się w końcu o tym napisać. I tak, prawdopodobnie będzie powieść, która będzie, prawdopodobnie wrócimy do Włoch, bo kusi mnie to niezmiernie. Ja uwielbiam Włochy i pewne historie mi się zaczynają układać, pojawili się nowi bohaterowie, oni sobie zawsze pojawiają w takich momentach, kiedy piszę książkę zupełnie o czymś innym i oni gdzieś tam czekają i właśnie tak tutaj się dzieje. I jeszcze mam taki gdzieś plan, taki sobie już zapisałam, rozpisałam, chorwacką książkę bym chciała napisać, ale w związku z tym, że jeszcze się do tego przymierzam, jeszcze szukam, jeszcze to nie jest historia, która mówi mi tak, możesz siąść, pisać, zająć się mną. Ci bohaterowie jeszcze nie są zdecydowani, bo ja muszę Państwu powiedzieć, że bohaterowie, żeby o nich napisać, muszą być całkowicie zdecydowani i być gotowi na to, żeby opowiedzieć swoje historie. To jest taki związek pomiędzy autorem a postaciami. A kiedy można się spodziewać, pyta pani Paulina, trzeciego tomu Tajemnic? Bo zostawianie czytelników tak długo w niewiedzy to jest tortura. To zgadzam się, dlatego między innymi ja sobie zdawałam sprawę, pisząc tę książkę w taki, a nie inny sposób, czyli zostawiając mnóstwo rzeczy niedopowiedzianych i które czekają na wyjaśnienie. Zdawałam sobie sprawę, że nie mogę za długo czekać, bo to jest nie w porządku już totalnie i dlatego tak szybko pojawił się drugi tom. Trzeci tom pojawi się w miarę szybko, nie tak szybko jak ten drugi, dlatego że w międzyczasie mamy jeszcze powieść świąteczną. Ja po prostu tej powieści świątecznej nie zdążyłabym napisać, jeżeli bym napisała tom trzeci, a powieść świąteczna, słuchajcie, skoczyła mi tak, miałam taki pomysł i mam taki pomysł i będzie przeszłość, i będzie teraźniejszość, i będą rzeczy, których, no generalnie mogę wam tylko powiedzieć tyle, nie wierzcie autorowi, jak będziecie pisać, czytać, bo wszystko, co przeczytacie, może okazać się zupełnie czymś innym, niż się na początku wydaje. No więc ten trzeci tom będzie prawdopodobnie na początku przyszłego roku, bo tak mi się wydaje, że uda mi się go wtedy skończyć. Nie będę podawała dat, bo ja nie mogę podawać dat, bo potem się gdzieś, jak już coś powiem, to wtedy nagle okazuje się, że coś mi się sypie albo coś nie wychodzi, więc on będzie natychmiast, znaczy to będzie kolejna powieść po powieści świątecznej, więc na pewno nie będziemy czekać na to długo. A powieść świąteczna na święta?
A powieść świąteczna na święta, tak pisze się, trzymajcie kciuki, żeby mi się udało, bo ja mam, to już jest taki końcówka końcówki terminów i, no, i czy dobre myśli się przydadzą. Pytanie od pani Doroty Zamojskiej, czy Tajemnice, ta seria, będzie się rozwijać podobnie jak Malownicze? Czy widzi pani w niej taki sam potencjał, że czy też chce się pani tam wracać tak bardzo? Tak, znaczy nie wiem, czy tak jak Malownicze, bo Malownicze to mi się rozrosło, ja już sama nie wiem, w tej chwili nie będę liczyła, ale ma trochę tych tomów. Natomiast Tajemnice miało być jednotomówką. Ja sobie wymyśliłam książkę i zaczęłam ją pisać i właśnie tam miała być historia babki Adeli Muszki i nagle okazało się, że jest tyle wątków. Pojawiły mi się nowe postacie, o których ja na początku kompletnie nie wiedziałam, one po prostu przyszły. Pojawiły się rzeczy, no i nagle wpadłam na pomysł, że właściwie można by było to bardziej pokomplikować. Coraz więcej niewiadomych powkładać. No i gdybym to zrobiła w jednym tomie, to to by było takie tomiszcze. I doszłam do wniosku, że absolutnie to się mija z celem. Tym bardziej, że pisałabym to długo, bo wymaga to ode mnie też sporej pracy, szczególnie przy trzecim tomie, bo tam będzie wojna, więc jeżeli chodzi o tę wojnę, to jeszcze sporo rzeczy, do sporej ilości rzeczy muszę się dokopać. Na razie planuję trzy tomy. Jak będzie później? Ja nie będę tutaj się zarzekała, że absolutnie po tych trzech tomach nie będzie kolejnego, bo to mi nigdy nie wychodzi. Po prostu zobaczymy, co czas przyniesie. Trzy tomy będą na pewno, na 100%. Pani Daniela nas pyta, czy będzie kontynuacja serii Malownicze, czy jeszcze czeka to na swój czas. Malownicze miało być napisane na święta właśnie w tym roku. No ale tak jak powiedziałam, u mnie plan to jest coś, co jak, tak jak u Tuwima. Tuwim ładnie mówił o tym, że plan to jest coś, co potem wygląda zupełnie inaczej. W związku z tym u Kordel też tak właśnie wygląda. I rzeczywiście miałam pomysł na historię osadzoną w Malowniczem, na powrót do niektórych z bohaterów, ale wskoczyła mi ta, która się właśnie pisze i nie mogła czekać. Ja wiedziałam, że ona czekać nie może, w związku z tym Malownicze nadal jest, ja mam tę historię sobie tam rozpisaną, zanotowaną, pomysł jest, więc może w przyszłym roku się uda, chyba że coś się następnego pojawi, ale Malownicze na pewno gdzieś tam się przewinie, bo wiecie co, ja lubię Malownicze, lubię do tego miejsca wracać, lubię swoich bohaterów, lubię ich odwiedzać, sama jestem czasami ciekawa, co się może u nich wydarzyć, bo ja też do końca tego nie wiem, to się wszystko gdzieś rozwija w trakcie pisania. To uspokójmy też tych wszystkich czytelników, a jest ich bardzo, bardzo dużo, widzę to po komentarzach, którzy czekają na kontynuację Wilczego Dworu Bane. Ja wiedziałam, że to padnie, ja po prostu wiedziałam, że jeżeli chodzi o Wilczy Dwór, to musi paść to pytanie i to jest tak, że ja kajam się i przepraszam i to jest tylko i wyłącznie moja wina już w tej chwili. Najpierw była pandemia i rzeczywiście, jeżeli chodzi o pandemię, to tam się poprzesuwało zupełnie nie z mojej winy i nie było to zależne ode mnie. No ale w tym momencie ja miałam zupełnie inaczej rozpisany plan wydawniczy, znaczy sama dla siebie go rozpisałam, co chciałabym pisać i jak to ma wyglądać. I miał być tam Wilczy Dwór. Ale zamiast jednego tomu serii Tajemnice, która nie miała być serią, pojawiły się trzy tomy. No i miałam wybór, albo zostawić z tymi zagadkami tych bohaterów, o których już napisałam w pierwszej książce, i z zagadkami nie tyle tych bohaterów, co czytelników bez odpowiedzi. No albo poprzesuwać znowu, no i przesunęłam, niestety cierpi na ten Wilczy Dwór. Ale tak jak mówię, ta seria ma tylko trzy tomy i następna, po tym jak już napiszę ten trzeci tom, to nawet jeżeli coś mi przyjdzie do głowy, to i tak Wilczy Dwór będzie miał pierwszeństwo. Okej. Okay. Pani Dorota Zamojska wyznaje nam miłość do Malowniczego, a pani Maria Molicka pisze, że wita serdecznie i jest w trakcie lektury drugiej części serii Tajemnice i weekend spędzi ze swoją kochaną autorką. Życzymy cudownego weekendu, na pewno taki będzie. A ja pozdrawiam bardzo serdecznie Marysię, bo ja wiem właśnie, że kto czyta i bardzo, bardzo mi miło. Opowiadała pani o tym, że zdarza się pani zmienić plany na najbliższe książki i tego dotyczy też pytanie od pani Lidii Ostojskiej. Proszę opowiedzieć nam o swojej pracy. Jak ten proces tworzenia książki przebiega? Czy są potrzebne jakieś szczególne warunki? Pora, skupienie, muzyka, bez muzyki? Jak to wszystko wygląda od środku? To chyba ulubione pytanie wielu czytelników.
To tak, na pewno bez muzyki, to mogę powiedzieć bez zastanowienia. Ja jestem, znaczy każda książka właściwie ma swoją piosenkę i ta piosenka może w ogóle nie wystąpić w treści, możecie o niej nie wiedzieć, ale ja rzeczywiście właściwie przy każdej książce mam coś ulubionego, co słucham. Ale nie słucham tego w trakcie pisania, tylko przed. Albo po, bo w trakcie pisania jestem strasznie wymagająca i moja rodzina jest potwornie steroryzowana, bo ja muszę mieć ciszę. W związku z tym teraz to jest jeszcze, już jest mały pikuś, bo ja mam swój pokój do pisania. Dorobiłam się tego miejsca, w którym mogę usiąść i pracować, ale przez wiele lat śmiałam się, że jestem kobietą zza biblioteczki, bo mieliśmy tylko dwa pokoje, w których mieszkaliśmy z dziećmi, przyjaciółmi dzieci, naszymi przyjaciółmi, którzy się cały czas przewijali, psami, kotami, no więc generalnie rzecz biorąc dużo tam się działo, a ja miałam to swoje biurko w głównym pokoju, stawione właśnie zza biblioteczkę. No i wtedy to skupienie i ciszę było trudniej. W tej chwili zamykam drzwi, jestem u siebie. Pora, ja pracuję od rana, ale myślę, że też fajnie by mi się pracowało wieczorem, tylko że w związku z tym, że mamy rodzinę, mamy syna, który w tej chwili jest w 8 klasie, no ale generalnie nasz plan dnia bardziej jest podporządkowany jego planowi. Czyli jak on idzie do szkoły, ja idę sobie do gabinetu pracować. Lubię mieć kawę i piję tej kawy bardzo dużo i jestem potwornie chyba uzależniona od kawy i od tych rytuałów, które mam z nią związanych. Jeżeli chodzi o pisanie, to jest tak, że ja mam pewien plan na początku, a ten plan potem w trakcie, kiedy ja poznaję bohaterów, kiedy ci bohaterowie zaczynają mi ufać, bo ja mam takie poczucie, że żeby napisać dobrze o książkę, która wzbudza emocje, która jest taka prawdziwa, taka, że dużo się dzieje i porywa czytelnika, to bohaterowie muszą autorowi zaufać. I oni wcale nie ufają od początku. I na to trzeba sobie zapracować. I to jest tak, że ja na początku tak się trochę z dystansem na siebie patrzymy z tymi bohaterami. Ja o nich coś wiem, oni coś wiedzą chyba o mnie. Takie mam. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale rzeczywiście jest nas dwie. Ja, która tutaj z Państwem rozmawia i ta druga, która siedzi przed komputerem i pisze. I to jest bardziej w tym świecie, o którym opowiada. Nie wiem, czy ja do końca odpowiedziałam na pytanie, ale mam nadzieję, że chociaż w części. A czy pamięta Pani, gdzie napisała Pani, gdzie? Chyba chodzi o miejsce. Pierwszą stronę pierwszej książki i pierwszą stronę tej nowej serii Tajemnice. Pierwsza książka to było 48 tygodni, więc to był taka trochę zupełnie coś innego niż te późniejsze publikacje. No i tak, to pamiętam, gdzie napisałam pierwszą stronę 48 tygodni, pomimo tego, że to było tak wiele lat temu, ale w związku z tym, że ta książka ukazywała się w odcinkach w gazecie, więc napisałam ją w redakcji Tygodnika Otwockiego, redakcji, która już w tej chwili nie istnieje, a potem kończyłam ją w naszym wynajmowanym mieszkaniu, pierwszy odcinek, z moim mężem stojącym za plecami i popędzającym, bo ja zawsze byłam taką osobą, zresztą do tej pory jestem, która ma strasznie dużo czasu, aż do momentu, kiedy nagle okazuje się, że tego czasu już nie ma. W związku z tym on stał za plecami i mówi, to trzeba koniecznie skończyć, słuchaj, masz pół godziny do oddania. No więc tak powstawał pierwszy odcinek 48 tygodni. A jeżeli chodzi o serię Tajemnice, to już pisałam, wydaje mi się, że pierwsza strona to była napisana w gabinecie, chyba w domu, nie wydaje mi się, żeby gdzie indziej. Z kolei część książki drugiego tomu, Ty albo żadna, była pisana w Polanice Zdroju i byliśmy na wakacjach, a ja tak sobie trochę wagarowałam i chodziłam na wycieczki, ale w dużej części pracowałam właśnie tam. A czy jest tak, to również pytanie od czytelników, że są książki, które Pani szczególnie lubi, te powieści, które swoje oczywiście, i czy jest któraś książka, której Pani już na przykład po latach no, serdecznie nienawidzi albo uważa Pani, że jest po prostu słaba?
Na pewno widzę, jak się książki różnią, te pierwsze, które pisałam kiedyś, dawno temu, od tych, które piszę w tym momencie, bo i styl, i sposób prowadzenia fabuły, opowiadania o bohaterach, gmatwania całej akcji, wprowadzania trochę czytelnika w błąd, ja się tego musiałam nauczyć i to się zmieniło bardzo mocno. Te powieści, które były na początku bardzo prosto prowadzone, w tym momencie są trochę bardziej zagmatwane, trochę bardziej skomplikowane fabularnie. Natomiast moimi ulubionymi, ja mam w ogóle kilka takich książek, które są dla mnie takimi kamieniami milowymi, można powiedzieć. To jest książka Uroczysko, bo Uroczysko było pisane w specyficznych warunkach. Ja może nie będę już o tym opowiadać, bo o tym można przeczytać właściwie w każdym wywiadzie, który udzielam albo... Natomiast generalnie rzecz biorąc, to była książka, która miała mi pomóc, samej mi miała pomóc uwierzyć w to, że gdzieś tam się wszystkie drogi poplątane poprostują. I to miała być książka Zaklęcie i w momencie, kiedy przyjęto ją do druku i rzeczywiście poszła i okazało się, że wydawca jest zainteresowany i ona trafiła na rynek i trafiła do serc czytelników również, to okazało się, że to zaklęcie, które miało zadziałać, rzeczywiście zadziałało i ona sprawiła, że ja uwierzyłam w to, że mogę rzeczywiście pisać. Mogę pisać, że to jest moja droga i to była bardzo ważna książka i lubię ją bardzo, lubię Majkę za, to, za tą beztroskę, która jednak jest poparta dużą tak naprawdę odpowiedzialnością za to wszystko, co ona robi. Lubię jej poczucie humoru i lubię siebie w tej książce, bo wtedy po prostu śmiałam się ze wszystkiego i zastanawiam się, czy ja w tej chwili bym tak naprawdę potrafiła w ten sposób dopisać kolejną powieść, bo parę lat minęło, ja też się zmieniłam. Kolejną taką książką, która jest dla mnie bardzo ważna, to jest Tajemnica Bzów, bo po raz pierwszy w Tajemnicy Bzów odważyłam się sięgnąć do historii, odważyłam się napisać o przedwojennym Lwowie, o wojennej Warszawie i to było moje wielkie marzenie i tutaj się zrealizowało. Anioł do wynajęcia z kolei to jest książka, którą pokochali moi czytelnicy i która sprawiła, że tych czytelników mi tak dużo przybyło i to też jest dla mnie bardzo ważna historia. Ale taką historią, którą ja uwielbiam, do której wracam, miejsca, to jest Malownicze. I Malownicze, do Malowniczego ja wracam z ogromnym sentymentem. Lubię to miasteczko, lubię mieszkańców, lubię Leontynę, która jest moją ulubioną bohaterką. I to jest też odpowiedź na część odpowiedzi na to pytanie. Bo Leontyna jest ukochana. Dla mnie jest ukochaną bohaterką i bardzo, bardzo ją lubię i mam wrażenie, że mam z nią bardzo dużo wspólnego. Wiele mnie z nią łączy. I kolejną serią, którą bardzo lubię, to jest ta, która się pisze. To jest wyjątkowa seria. Ja zrobiłam coś w tej książce, na co czego jeszcze do tej pory nie zrobiłam w żadnej innej powieści. Zrobiłam opowieść puzzle, gdzie każdy element jest ważny do tego, co się wydarzy później. I jeżeli by go nie było, czasami czytelnicy, jak czytam recenzje, mówią, że strasznie dużo jest dygresji, że jest dygresja na dygresji, że jest dużo wątków, ale one są wszystkie niezbędne. Uwierzcie, że bez tego ten obraz nie byłby pełen, i brakowałoby istotnych szczegółów. I bardzo mnie to fascynuje i samo to, jak to się pisze, jest zupełnie inaczej. I to, że nie mówię wszystkiego od razu. I to, że gdzieś wszystko jest stoi pod znakiem zapytania. Fajne to jest, lubię to. Wspomniała Pani o Aniele do wynajęcia. No i tu pytanie od Pani Moniki. Czy wierzy Pani w anioły? Jeśli tak, to co powiedziałby Pani Anioł Stróż, gdybyście się spotkali na ławce w parku? Że ma ze mną strasznie dużo roboty. I że bardzo często go boli głowa przeze mnie. To jest tak i myślę, że ten anioł stróż to rzeczywiście nie jedno pióro z tych skrzydeł by sobie musiał przeze mnie wyrwać, bo ja mam czasami szalone pomysły, ale tak naprawdę wierzę w anioły, wierzę w coś, taką siłę opiekuńczą, która gdzieś jest i która nad nami czuwa. Nie wiem, czy to są stricte anioły, ale na pewno taka siła istnieje. I wierzę też, słuchajcie, w takie ludzkie anioły. Ludzi, którzy po prostu są koło nas i dbają o to, żeby było nam w życiu dobrze. I tak, i to jest coś, co naprawdę całym sercem wierzę. Czy pisząc kolejną książkę na przykład z Malowniczem, musi Pani sobie przypominać fakty z części wcześniejszych? Czy ma Pani jakiś, nie wiem, konspekt, turbo dokument wordowski albo jakikolwiek inny dokument, do którego Pani sięga, żeby pamiętać wszystko?
Tak, mam zeszyt, gdzie mam wypisanych mieszkańców Malowniczego. Kto z kim, dlaczego, gdzie się rozstał, spotkał, polubił, znienawidził, zaszedł w ciążę, no bo to jest, słuchajcie, ileś tomów życia ciągłego miasteczka, w którym cały czas coś się dzieje, pojawiają się nowi ludzie, inni przyjeżdżają, jedni odjeżdżają, więc jest to bardzo takie skomplikowane, ale tak ja z reguły, jeżeli zaczynam pisać kolejną część związaną z Malowniczem, no to staram się przynajmniej, tak jak pisałam, bo nadal cię kocham i to jest historia, która wiąże się z losami Leontyny, no to przeczytałam, przede wszystkim przeczytałam bardzo dokładnie Tajemnicę Bzów, bo tam jest cała historia właśnie opowiadająca o tej pani. Resztę rzeczy ja nie będę was okłamywać, no nie czytam Kordel od deski do deski wszystkich książek, ale staram się przeglądać, no ale czasami zdarza się, że czegoś nie wiem, po prostu, zwyczajnie i co więcej, nie mogę tego znaleźć, a wiecie jak to jest termin i z reguły nie ma tych dni wolnych zbyt dużo, więc tak na dobrą sprawę w tym momencie, kiedy mam kłopot, wy jesteście nieocenieni, ja nie wiem jak wy to robicie, ale wy wszystko pamiętacie, mówię wy o czytelnikach, no po prostu to jest niesamowite, ja jestem pełna podziwu, bo naprawdę czytelnicy wiedzą wszystko i jeżeli czegoś nie wiem, wystarczy zapytać na stronie albo na Instagramie i od razu jestem i od razu dostaję odpowiedź, więc dziękuję wam bardzo, dziękuję wam również za to, że uczestniczycie w tym moim życiu i w tym jak piszę i w tym całym procesie bardzo czynnie. Jest to dla mnie bardzo miłe, inspirujące i nie do przecenienia, ale jeszcze a propos tego pytania, to pamiętam taką sytuację, że opowiadałam, to chyba opowiadałam wtedy o winie z Malwiną i no i tam mówię o tej książce, mówię i w pewnym momencie dostaję pytanie, no a czy Jagoda w końcu urodzi? Boże, ja zapomniałam, że ona jest w ciąży. Ja w tej ciąży chodziła jak słonica po prostu. No więc takie rzeczy też się zdarzają. A ile razy musi pani przeczytać książkę, zanim uzna ją pani za wersję ostateczną i odda do wydawnictwa? Pyta pani Monika. Czy jest tak, że wiele razy pani czyta swoją książkę już napisaną, czy raczej nie? Kiedyś było inaczej, bo kiedyś czytałam wielokrotnie, zanim wypuszczałam tekst. W tej chwili opracowałam sobie zupełnie inny system pracy nad tekstem. Ponieważ ta moja poprzednia wersja wyglądała w ten sposób, że ja zaczynając pisać, no pisałam sobie, potem następnego dnia czytałam od początku to, co napisałam i to było fajne, dopóki miałam 20 stron tekstu, 40 stron tekstu, ale jak tego tekstu robiło się 100 stron, a ja każdego dnia zaczynałam czytać od pierwszej strony to 100 stron, to się nagle zaczynało robić niebezpieczne, bo ja, no groziło to tym, że nigdy w życiu tej powieści nie skończę, bo zanim przeczytałam tą megalityczną ilość, która już była napisana, no to dzień się kończył. W tej chwili robię to w ten sposób, że piszę, potem czytam tego samego dnia to, co jest napisane, tego samego dnia, poprawiam, następnego dnia znowu czytam to, co było poprzedniego dnia napisane, znowu poprawiam, ale potem już piszę dalej. I potem czytam cały tekst już po skończeniu książki. I to jest to czytanie ostatnie. No i potem już jak tekst wędruje do wydawcy, no to tam czytają to też redaktorzy, czytają to pracownicy, czytają to recenzenci, więc tak naprawdę jeżeli są jakieś dziury, których ja nie wyłapię, to zwykle znajdzie się ktoś, kto zwraca na to uwagę. Ale ostatnio generalnie jestem całkiem niezła w tym tkaniu fabuły, bo takich dużych niedociągnięć po prostu nie ma. Pani Magdalena Andryszczyk-Jędrych pisze do nas, że uwielbia czytać książki pani Magdy, napisane są z wielką pasją i bardzo pani dziękuję za pani twórczość. A inna czytelniczka, pani Lidia, pyta nas, czyja opinia jest dla pani najważniejsza? Czyja opinia o pani książkach jest dla pani najważniejsza? Czy ma pani właśnie pierwszego redaktora, pierwszego czytelnika, którego patrzy pani? Czy najważniejsi są dla pani ci czytelnicy, którzy później dzielą się z panią swoimi wrażeniami? To jest tak, że moim pierwszym czytelnikiem od zawsze jest mój mąż. I oczywiście Kuba czyta i on jest biedny, bo on jest narażany na te wszystkie moje takie bardzo mocne przywiązania pierwsze, bo ja, no, on czyta, mówi, że
ale słuchaj, no tutaj coś ci się nie kleja. Mówię, co mi się znowu, to taki rewelacyjny pomysł, no to genialne, no czego się chłopiec czepiasz, tak? No a potem dopiero jak te emocje pierwsze opadają, to tak jak patrzę na sobie na ten tekst, to myślę, no nie, no dobra, miał rację. I ta opinia jest bardzo istotna, bo jest, bo Kuba nie owija w bawełnę, właściwie po to też daje ten tekst do przeczytania właśnie jemu, bo jest mi potrzebny ktoś, kto mi po prostu prosto w oczy powie, słuchaj, tu się nie klei, tutaj coś poleciałaś, tutaj to jest zbyt duża fantazja, a tutaj to by można było jeszcze nad tym popracować. Trzeba mieć dużo odwagi, żeby to zrobić proste w oczy, ale generalnie jest to bardzo potrzebne. Ale tak naprawdę najważniejszą opinią jest opinia czytelników, no bo właściwie ja w tym momencie piszę i opowiadam właśnie dla was, nie dla siebie, chociaż mi to sprawia ogromną frajdę i jest to moją pasją, ale książka trafia w wasze ręce i to tak na dobrą sprawę wam ma przynosić satysfakcję, wy macie się zżyć z bohaterami, przepraszam. I to jest chyba najważniejsze, żeby ja sobie też zdałam sprawę podczas tych lat, podczas których piszę książki już, a jest, piszę od 16 już w tym roku, więc już trochę minęło, że nie każda powieść przypadnie każdemu do gustu i z tym się trzeba po prostu pogodzić, bo są czytelnicy, którzy kochają malownicze, a są tacy, którzy tego malowniczego nie, którzy za malowniczem nie przepadają, ale lubią co innego, lubią inne powieści. Które z kolei nie przypadają do gustu komuś, komu się podobało coś innego. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, lubię jak czytelnik czerpie satysfakcję z tego, co napisze, więc czytelnicy są dla mnie najważniejsi. Czy jest jakieś pytanie, które chciałaby pani zadać swoim czytelnikom? Pyta pani Monika Bujek. To jest w ogóle dobry moment, żeby o to zapytać, bo jeszcze mają państwo szansę odpowiedzieć na takie pytanie. To może zapytałabym o to, czy jeżeli się wszystko unormuje, wiadomo, mówię o czasach, w których w tym momencie żyjemy i o covidowej rzeczywistości, czy bylibyście chętni spotkać się na takim zlocie miłośników malowniczego, no nie wiem jak to nazwać, ale generalnie sympatyków malowniczego, bo ja bym bardzo chętnie taki zlot zorganizowała. My oczywiście na Państwa pytania za chwilę będziemy, na Państwa odpowiedzi na to pytanie zaraz będziemy śledzić, a tymczasem właśnie pytanie do Pani, czy czuje się Pani już mieszkanką malowniczego i czy otrzymała Pani honorowe obywatelstwo tej mieściny? Ja się tam czuję jak u siebie w domu, przyjeżdżam do moich, jak piszę o moich bohaterach, to trochę się tak czuję, jakbym przyjeżdżała do dobrych znajomych, do ukochanych ludzi. No i myślę, że także jestem tam mile widziana, bo gdybym nie była, to bym nie mogła o nich pisać, więc wiecie, myślę, że to jest najlepsza rekomendacja. Zapytamy o serial, bo pani Jolanta Ćmil bardzo ma wielkie nadzieje na to, że być może kiedyś zobaczy pani powieści na ekranie. Czy są na to jakiekolwiek szanse? Czy chciałaby pani w ogóle, aby powstał na przykład serial Malownicze? Bardzo bym chciała, bo byłoby to fajne i gdzieś w jakiś sposób też na pewno pozwoliłoby dotrzeć do większej ilości odbiorców niż w tej chwili. No i fajnie by było zobaczyć, jak to widzą inni, jakby to wyglądało no, nie tylko w literkach, ale w obrazach. Natomiast czy są szanse? Nie mam pojęcia, czy ktoś, kto, czy jakiś scenarzysta, reżyser się tym zainteresuje. Mam nadzieję, że tak, więc jeżeli ktoś słyszy, to bardzo polecam, żeby sięgnąć po Malownicze, zobaczyć. Fakt faktem, że te książki wydaje mi się są takim gotowym scenariuszem i fajnie by było, żeby to się wydarzyło. Jeżeli nas oglądają producenci filmowi, telewizyjni, rozmawialiśmy tutaj czasami również z producentami, scenarzystami, zapraszamy serdecznie do kontaktu, czy z wydawnictwem, czy z autorką. Myślę, że czytelnicy będą szczęśliwi i czytelnicy będą też szczęśliwi, jak pisze pani Paulina Słoma, ze zlotu miłośników kordelowej. Tak, ja będę na pewno. Bardzo mnie to cieszy.
Także mamy nadzieję, że taki zlot będzie mógł się odbyć. Pytanie jeszcze mamy takie, czy wraca Pani do spotkań autorskich, czy też czeka Pani właśnie, aż sytuacja się uspokoi, unormuje? Wracam do spotkań autorskich. Ja jestem zdania, że musimy w miarę możliwości żyć normalnie. Zresztą ja jestem człowiekiem, który strasznie ciągnie do ludzi i no, zamknięcie mi nie służy, w związku z tym chętnie jeżdżę na spotkania. Byłam w zeszłym tygodniu na jednym w Wielkopolsce, w tej chwili, przepraszam, wypadła mi nazwa miejscowości, ale byłam, niesamowicie wspominam miło, to jest coś niesamowitego, usiąść, spojrzeć w oczy, przytulić, to po prostu kocham i tak będą spotkania, jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli tylko będzie to możliwe, będę jeździć i będzie ich coraz więcej. To teraz podsumowujemy. Spotkaliśmy się z okazji premiery powieści Ty albo żadna, drugiego tomu serii Tajemnice, a pierwszy tom to Zanim wyznasz mi miłość. W tym roku czytelnicy mogą liczyć na powieść świąteczną. Tak. Potem być może na trzeci tom serii Tajemnice. Na pewno, to na pewno będzie trzeci tom serii Tajemnice. A co potem, to się okaże w praniu i w komputerze. Pamiętam o Wilczym Dworze. I o Malowniczym, i o wszystkich innych seriach, których jest Pani autorką. Bardzo, bardzo dziękujemy Pani za poświęcony czas. Dziękujemy Państwu bardzo gorąco za to, że zdecydowali się Państwo tak licznie spędzić z nami ten piątkowy było nie było wieczór. Zapraszamy Państwa do tego, by ten weekend spędzić z powieściami Pani Magdy Kordel i nie tylko ten weekend. I dziękujemy za wspólne spotkanie. Mam nadzieję, że przyjdzie nam również spotkać się w realu, na prawdziwym spotkaniu autorskim, na targach książki, jak już wrócą. Życzymy Państwu zdrowia, spokojnego wieczoru, spokojnego weekendu. Dziękuję i również się dołączam do życzeń. Bardzo dziękujemy.